Piąty dzień sierpnia, dzień dobry, witamy na konferencji prasowej przed meczem czwartej kolejki Fortuna pierwszej ligi. Jutro w Głogowie o godzinie 20:00 mecz Chrobry UKS. Z nami trener UKS Kazimierz Moskal, dzień dobry. Dzień dobry. To zanim o meczu w Głogowie, to chyba trzeba tradycyjnie wrócić do tego, co w środku tygodnia działo się tutaj na Stadionie Króla. Jakie tym razem wrażenia po meczu Ligi Mistrzów? A cóż, wrażenia. Wydaje mi się, że patrząc na te mecze, to aż nie chce się wierzyć, że my jako polskie drużyny nie możemy dojść do tego momentu. Nie wydaje mi się, żeby aż tyle nas jednak dzieliło, a jednak. Poprosimy o pytania. Krzysztof Sieniński, Telewizja Toja. Panie trenerze, pytanie trochę już tak pod kątem Chrobrego. Czy zespół, który w zeszłym sezonie bardzo, bardzo blisko był tego, żeby wejść do Ekstraklasy, czy teraz w ogóle to przy analizie waszej ma jakiekolwiek znaczenie, bo pierwsze trzy mecze pokazały, że tam trochę zaczęło falować, ale czy to jest też drużyna, która będzie biła się o Ekstraklasę? Nie, na pewno trudno powiedzieć, w którym miejscu w tym sezonie Chrobry zakończy te rozgrywki, bo nastąpiły tam też dosyć spore zmiany i te trzy mecze też pokazują, że ten wachlarz wynikowy jest różny. Remis, porażka i zwycięstwo. Na pewno będą zmotywowani, bo wygrali ostatni mecz, a przy porażce w pierwszym w nowym sezonie meczu u siebie będą chcieli się zrehabilitować i tutaj na pewno musimy być na to przygotowani, ale ciężko wyrokować. Ja myślę, że tak jak już wiele razy mówiliśmy, wiele zespołów chciałoby się znaleźć w tej szóstce, która ewentualnie później stoczy jeszcze tą dodatkową walkę o awans, ale myślę, że nie ma takich mocnych, którzy by wskazali teraz te zespoły, które gdzieś tam będą się liczyły. Czy pana zespół złapał już to, co pan chciał, żeby ten zespół złapał po tych, no może nie trzech meczach, wyłączmy ten mecz z Katowicami, ale po tych dwóch, po tych razach. No dlaczego? To każdy z każdym meczem nabiera się gdzieś tam doświadczenia i tego zgrania. Natomiast ja jestem daleki od takiego stwierdzenia. Na pewno byłem zadowolony z tej pierwszej połowy w meczu ze Skrą. Chciałbym, żebyśmy tak grali przez 90 minut. Natomiast ciągle będę powtarzał, że jest wiele do poprawy i myślę, że ten czas powinien działać na naszą korzyść, czyli każdy kolejny mecz, tak jak już też powtarzałem, chcielibyśmy zagrać lepiej. No to jeszcze jedno pytanie, w sumie o bramkarza, bo czy w tej chwili już absolutnie Dawid Arndt jest numerem jeden, czy to jest jeszcze tutaj walka trwa, czy ta już hierarchia powiedzmy jest w miarę ustalona? No cóż, na tą chwilę Dawid bronił w trzech meczach i nie można mieć do niego większych pretensji, więc jakieś tam żonglowanie tymi bramkarzami, myślę, że to też nie wychodzi na dobre. Ale to tak jak mówię, wszystko będzie zależało od tego, w jakiej dalej dyspozycji będzie Dawid. I to też nie oznacza, że w następnym meczu, jeśli by popełnił nawet jakiś błąd, że koniecznie musi być dokonana zmiana. No, na tą chwilę to on jest tym numerem jeden. Maciej Wienerski, Telewizja Polska. Panie trenerze, chciałem zapytać, na co pan zwróci uwagę piłkarzom przed tym meczem z Chrobrym? Jakie najmocniejsze są strony przeciwnika, na co trzeba uważać? Ja przede wszystkim będę apelował do swoich zawodników o to, aby mieli dużo pokory w sobie, bo ja wiem z doświadczenia, że naszym problemem, polskim problemem jest to, że po jednym, dwóch wygranych meczach gdzieś tam już zaczynamy myśleć, że jesteśmy mistrzami świata i zbyt luźno podchodzimy do kolejnego meczu. Myślę, że tu jest właśnie jakby główny problem. Mają swoje atuty na pewno gospodarze tego spotkania i o tym wiemy, gdzieś tam się przygotowujemy na to. Niekoniecznie muszę tutaj wam teraz zdradzać, na co będziemy zwracać uwagę, ale tak jak mówię, najważniejsze dla mnie jest to, aby to nasze nastawienie było właściwe do tego meczu. Jakub Rękosiewicz, redakcja UKS Fans. Tuż po zmianie ze Skrą Częstochowa bramkę na wagę zwycięstwa strzelił Piotr Janczukowicz. I czy był to dla trenera główny dramat, na kogo postawić od pierwszej minuty, czy dać szansę Nelsonowi?
czy jednak zaufać Piotrkowi? Czy to był dla mnie dramat? Kogo wystawić od pierwszej minuty? To są zawsze dylematy, na kogo postawić w kolejnym meczu. Myślę, że ja przede wszystkim cieszę się z tego, że napastnik strzelił tą bramkę, bo w takim momencie, kiedy powiedzmy trochę gdzieś tam cierpieliśmy i ten wynik mógł się różnie ułożyć, bo tam Skra miała sytuację, to zaraz po wejściu, jeśli strzela bramkę, to na pewno fajna rzecz przede wszystkim dla Piotrka. Natomiast no, my mamy koncepcję na Chrobrego, czy ona się sprawdzi. Zobaczymy i wtedy będziemy reagować na boisku. No, sorry, że nie mogę wam wprost odpowiadać na pewne rzeczy, na które mogę, no to odpowiem, ale no, ja rozumiem, że wszyscy też i analizują nas i sprawdzają gdzieś tam w tych wiadomościach, co się dzieje, jaka jest sytuacja, więc po co mamy komuś dawać wszystko na tacy i żeby byli przygotowani na pewne rozwiązania. Tak, po wczorajszym treningu wszyscy byli do dyspozycji. No, mam koncepcję, ale nie wiem, nie mogę znowu panu tutaj kartki. Od razu pan wykreślił, Marciniak nie odpada, bo jest on był, tak. Bo był kontuzji, tak, nie trenował, tak. A co z Radaszkiewiczem? No 18 z pola może jechać, to wie pan, no, ktoś zawsze będzie, to będzie musiał zostać, no chyba, że nas będzie 18 zdrowych tylko z pola, więc te decyzje są trudne, wie pan, no to zawsze człowiek bije się z myślami, bo trzeba przewidzieć wiele rzeczy, to ma się jakąś koncepcję, kto zacznie od pierwszej minuty, trzeba mieć jakąś koncepcję na to, jeśli gdzieś ta gra nie będzie się układała, jakie ewentualnie możemy zmiany zrobić, kto gdzie może zagrać, żebyśmy nie brali, nie wiem, no, pięciu środkowych obrońców, a potem okazuje się, że do środka pola nie mamy kogo wstawić, tak? Więc te proporcje gdzieś tam muszą być dobrze zachowane i mądrze to trzeba wyważyć, tak? Tyle w tym temacie, no. To takie pytanie zawsze można zadać, że czemu ten nie pojechał, albo czemu ten, skąd takie pomysły. No, my musimy przewidywać rzeczy przed, zanim pojedziemy na mecz, a łatwo jest później zadać pytanie po meczu, czemu akurat tak, a nie inaczej. Był Łukasz Francji, defensywny pomocnik, podobno oblał testy, bo no, miał umiejętności, ale był podobno leniwy, jak powiedział jeden z działaczy. Nie? Okienko zamyka się 1 września, czy będzie pan jeszcze pukał tam do szefów o kogoś, żeby sprowadzili na testy? Albo zakupili bezpośrednio. Też wrócę do tego, co już panu mówiłem. Jeżeli ma przyjść piłkarz z zagranicy, no to taki, który będzie od razu gdzieś tam podstawowym zawodnikiem, a nie, że my go gdzieś będziemy przygotowywać przez, nie wiem, 2-3 miesiące i nie wiadomo, czy on spełni nasze oczekiwania, czy nie. Tutaj wszyscy byliśmy zgodni, że w takiej dyspozycji i to, co on prezentował, to nas nie zadawala i szkoda, żeby zabierał miejsce młodym naszym chłopakom. Czy ja będę pukał? Jeżeli trafi się naprawdę jakaś taka gratka nie lada, w sensie nazwisko, które może nam rzeczywiście pomóc, no to myślę, że wszyscy byśmy tutaj chętnie kogoś wzięli, ale nie ma ciśnienia, w ten sposób powiem. To spytam w drugą stronę. Do końca okienka jest jeszcze tam do 1 września. Czy nie obawia się pan, że ktoś odejdzie z zespołu, nie? Czy ma pan powiedzmy jakieś sygnały? Nie obawiam się, bo jestem od początku, jak tutaj przyszedłem, na to przygotowany, że ktoś z tego zespołu jeszcze może odejść, więc jest to dla mnie rzecz, która no jest oczywista w piłce. No, jeśli nie wiem, ktoś się uprze,
że tak powiem, myślę tutaj o piłkarzach, będzie bardzo chciał odejść, no to, to sami widzicie na przykładzie tych największych piłkarzy, że ciężko jest kogoś zatrzymać. Jeśli taka będzie sytuacja, że ktoś przyjdzie, położy ofertę na stole za konkretne pieniądze, za konkretnego piłkarza, no to no takie jest życie, no to trzeba go sprzedać, bo druga taka oferta może się nie trafić. To jest normalne, tak jak powiedziałem, szczególnie w takim momencie, jakim jesteśmy teraz tutaj w klubie, to jestem na to przygotowany, że w każdej chwili, nie wiem, ktoś może odejść, ale też może dołączyć nowy. Nie, na tą chwilę nie mam takich sygnałów, ale to się może zmienić. Rozmawialiście tutaj, zanim konferencja się zaczęła, o tym, że ludzie są gdzieś tam bardzo, jak to było określone, roszczeniowi i po jednym czy drugim meczu ktoś może przyjść i powiedzieć, że on chce grać i nie chce tutaj siedzieć na ławce, więc te sytuacje no, zdarzają się. Ja mam nadzieję, że nic takiego tutaj się nie stanie, ale tego nie wiemy.